409 dni gminy Komorniki. 50-lecie gminy. Wręczenie statuetek Benemeritus i nie tylko. Witamy na spotkaniu przyjaciół gminy Komorniki. Cieszymy się, że są Państwo dzisiaj z nami, bo dla nas tutaj jesteście, bo czujemy się kochani, czujemy się lepsi. Po prostu jesteśmy the best. Chciałbym, żeby Państwu mówią Olga Karłowska i Tomasz Karmaczek. Dziękujemy, że zaproszenie na dzisiejsze spotkanie przyjął. Pani senator Rzeczpospolitej Polskiej Jadwiga Rotnicka. Serdecznie witamy również posła na Sejm Rzeczypospolitej Waldiego Dzikowskiego. Jest z nami posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pan Bartłomiej Wróblewski. Witamy Waldemara Witkowskiego, radnego sejmiku województwa wielkopolskiego. Witamy Tomasza Łubińskiego, wicestarostę poznańskiego. Jest z nami, mam nadzieję, Włodzimierz Łęcki, były senator Rzeczypospolitej i były wojewoda poznański. Przynajmniej potwierdził. Witam. Jeśli Państwo pozwolą, to w trosce o Państwa dłonie, ręce, będziemy teraz czytali zaproszonych gości. To my wskażemy, o ile Państwo pozwolą, kiedy można zaklaskać i bić brawo. Bo to będzie bardzo długo, po prostu sprawa. Witamy pana Andrzeja Solarskiego, zastępcy prezydenta miasta Poznania. Witamy panią Małgorzatę Machalską, burmistrza miasta Luboń. Pana Pawła Adama, burmistrza miasta i gminy Bóg. Pana Tadeusza Czajkę, wójta gminy Tarnowo Podgórne. Pana Pawła Jadzego, zastępcę wójta gminy Dopiewo. Z panem Leszkiem Nowaczykiem, przewodniczącym Rady Gminy Dopiewo. I pana Mirosława Wielocha, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. I tutaj oklas. Witamy również radnych powiatu poznańskiego. Zauważyłem pana Andrzeja Strażyńskiego i panią Arletę Szynkowę. Jak również, ale momencik, jak również witam serdecznie radnej gminy Komorniki na czele z przewodniczącym rady panem Marianem Adamskim. Jest mi szczególnie miło powitać naszych serdecznych przyjaciół z gmin partnerskich. Witam serdecznie delegację ze Smiżan na Słowacji na czele z panią starostką Mirosławą Sitową. Witam przyjaciół z gminy Kamienica z wójtem Władysławem Sadowskim i przewodniczącym rady gminy Filary Majewskiej. Po długiej przerwie widzimy się z naszymi serdecznymi przyjaciółmi z Winnicy w Ukrainie. Jest z nami Siergiej Zaworodny i jego przyjaciele. Serdecznie witamy, Siergiej. Z takim doświadczeniem jak my jeszcze będę. Witamy również pana Przemysława Kieliszewskiego, dyrektora Teatru Muzycznego w Poznaniu. Witamy pana Pawła Katarzyńskiego, dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Jest z nami również pan Marek Nitkowski, prezes Zarządu Koleje Wielkopolskie. Witamy pana Jana Maćkowiaka, dyrektora Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szczelniawie. Pan Zbigniew Sotysiński, dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pan Bartosz Zabieja, dyrektor Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów w Poznaniu. Pani Dorota Lew-Pilarska, przewodnicząca Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEK. Jest z nami również pan Dominik Górny, sekretarz Towarzystwa imienia Hipolita Cegielskiego. Witamy w końcu naszych rodzimych przyjaciół, osoby, z którymi współpracujemy na co dzień. Witam przedstawicieli lokalnego biznesu, dyrektorów szkół i przedszkoli, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów gminy Komorniki,
przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, przedstawicieli mediów i szczególnie gorąco naszych pracowników, koleżanki i kolegi z Urzędu Gminy Komorniki. Powoli dochodzimy już do końca tej listy. No i przede wszystkim witamy gospodarza tego obiektu, pana dyrektora Damiana Konieczko i pana wójta gminy Komorniki, pana Jana Brodę. Ta piękna Yamaha znalazła się w Centrum Tradycji i Kultury dzięki uprzejmości pana dyrektora Teatru Muzycznego w Poznaniu, pana Przemysława Kieliszewskiego. Serdecznie dziękujemy za ten gest i zapraszamy pana dyrektora na scenę, aby wyjaśnił naszym gościom, skąd ten fortepian się tutaj w ogóle wziął, znalazł. Zapraszamy, panie dyrektorze. Pytanie na historię tego fortepianu. Pan dyrektor ryzykownie z tej strony. Bardzo proszę. Szanowny panie starosto, panie wójcie, panie pośle, panowie posłowie, panie senator, panie prezydencie. Dzisiaj oficjalnie ogłosiliśmy przetarg na budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu. Brawo. Proszę trzymać kciuki, z tym jest bardzo trudno klaskać, więc ale bardzo proszę, żeby Państwo trzymali za nas kciuki, bo to jest bardzo duże przedsięwzięcie. Ale postanowiliśmy już od jakiegoś dłuższego czasu przygotowywać się do tego i między innymi zakupiliśmy dwa nowe fortepiany na początku, pod koniec ubiegłego roku. No i postanowiliśmy, narodzając się i z panem starostą, bo to również dzięki środką ze starostwa, jak i z panem prezydentem, wykonać taki gest, żeby udostępnić ten fortepian na czas do otwarcia nowego teatru właśnie tutaj. Wiedzieliśmy, że taka potrzeba istnieje. Bardzo nam się spodobała ta sala i chcemy jeszcze więcej dawać, a to dlatego, że bardzo wielu mieszkańców naszego powiatu, również gminy Komorniki, bierze udział już dzisiaj w naszych spektaklach, ale tak jak dzisiaj jest to jakieś 80-90 tysięcy ludzi rocznie, tak w nowym teatrze będzie to ponad 300 tysięcy osób rocznie. A ponieważ teatr będzie świetnie skomunikowany z powiatem, między innymi przez kolej metropolitalną, ale tutaj przecież dojeżdżamy świetnie samochodem, więc również czujemy się takim miejscem, które już dzisiaj nazywamy teatrem metropolitalnym, w sensie tego, dla kogo ten teatr budujemy. I dlatego ten fortepian tutaj, ale również taki zamiar, żeby blisko z centrum współpracować, żeby w pewnym sensie była to taka nasza gościnna scena. Już o tym z panem dyrektorem też rozmawialiśmy, że w marcu przyszłego roku chcemy tutaj, właśnie tutaj, a nie w Teatrze Muzycznym, zorganizować naszą kameralną premierę spektaklu z piosenkami, jeszcze nie powiemy jakimi. Ale chcemy, żeby Teatr Muzyczny był też obecny w powiecie. I bardzo dziękuję za tę możliwość, że tutaj będziemy występować. Cieszymy się, że ten fortepian będzie służył mieszkańcom gminy i mieszkańcom powiatu. Bardzo dziękuję. My chcemy panu dyrektorowi, jesteśmy pewni, że ten fortepian uświetni nie jedną imprezę na tej sali. Już dzisiaj zapraszamy Państwa do udziału na imprezę przy udziale tego instrumentu. Myślę, że nadszedł czas, jest to odpowiedni moment, aby poprosić o zabranie głosu gospodarza dzisiejszego spotkania. Panowie, panie, szanowni państwo, wójt gminy Komorniki, Jan Broda. Serdecznie i cieszę się, że tak licznie Państwo przyjęli nasze zaproszenie na 29 Dni Gminy Komorniki, a jak dobrze policzyłem, to chyba 19 spotkanie przyjaciół Gminy Komorniki.
Dlaczego odbywamy to właśnie w tych dniach, czyli na przełomie maja i czerwca? No bo wiążą się z tym ważne daty. 27 maja, także ważna data dla samorządu terytorialnego. I wreszcie 4 czerwiec, jeszcze ważniejsza data, bo ona bez 4 czerwca nie byłoby 27 maja. Dlatego chcemy połączyć obchody naszych dni, tak to staramy się robić, aby było w nawiązaniu do tych dat. Można by oczywiście jeszcze dat zbieżnych znaleźć więcej, a myślę, że te dwie są wystarczającym powodem do tego, aby w tym okresie się spotykać i pamiętać o tym, że kiedyś zaczęła się w Polsce demokracja. Czy ona jeszcze trwa? Można sobie takie pytanie zadawać. Szanowni Państwo, kiedy spotykamy się w gronie przyjaciół, to na ogół mówimy sobie o dobrych rzeczach, ale też dzielimy się czasem troskami. Ja chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć, trochę pochwalić gminę i poniekąd radę i siebie, że jesteśmy w dobrej gminie. Gminie, w której się dobrze dzieje. I tak w skrócie, ponieważ wypada użyć paru cytr, żeby nie było wrażenia, że człowiek mówi, a nie wiadomo o czym. Więc na ten rok, proszę Państwa, mamy budżet, który zaplanowaliśmy po stronie dochodów w wysokości 225 milionów złotych, wydatki aż 258. I tu największym wydatkiem to oczywiście oświata i wychowanie, czyli szkoły i przedszkola. 126 milionów, przy subwencji 45 milionów złotych. Do tego jeszcze obciążeni jesteśmy Janosikiem. No nie tak dużym jak Tarnowo Podgórne, ale jednak prawie 4,5 miliona złotych Janosik. Trzeba to zapłacić. Na inwestycje w tym roku wygospodarowaliśmy kwotę niemałą, 80 milionów złotych. Ale teraz uwaga.